poranka. Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, szczęść Boże. Razem z posłem Waldemarem Budą rozpoczęliście panowie kontrolę w Ministerstwie Finansów, a chodzi o VAT na żywność, który powraca od 1 kwietnia. Co chcecie konkretnie kontrolować? No przede wszystkim, wie pani, my poprosiliśmy dyrektorów departamentów o uzasadnienie do tego projektu, mówiąc inaczej, no jakieś opinie, a nawet twarde dane pokazujące skutki tej operacji. Otóż okazuje się, że resort finansów nie dysponuje ani opracowaniem pokazującym, jaki to będzie miał wpływ na jaki to ten powrót do 5% stawki VAT-u, jaki będzie miał wpływ na inflację, na jej wzrost, no bo w oczywisty sposób, skoro rosną ceny żywności, to wzrośnie także inflacja, więc takich badań, takiego opracowania absolutnie nie ma. No one naszym zdaniem powinno być wręcz standardem. I po drugie, no jaki będzie miał wpływ na budżety gospodarstw domowych. No wiemy z badań GUS-owskich, które ukazują się corocznie. Ostatnie dane, jakimi dysponujemy, to są dane za 2022 rok, te za 2023 będą w maju tego roku, no ale właśnie w 2022 roku średnio gospodarstwo domowe w Polsce wydawało na żywność około 27% swoich dochodów. Oczywiście mówimy o wielkości średniej, natomiast no, jak doskonale wiemy, im mniej zamożne gospodarstwo, tym udział wydatków na żywność jest po prostu wyższy. No i są w Polsce takie gospodarstwa, te najmniej zamożne, gdzie wydatki na żywność sięgają nawet 50%. Więc no właśnie powinny być badania, jakaś ekspertyza pokazująca, jak będą reagowały budżety domowe gospodarstw o różnym poziomie zamożności. Tego także niestety nie ma, mimo tego, że resort finansów dysponuje takim departamentem. I uważacie... zajmuje się badaniem spraw makroekonomicznych. Więc no niestety tych danych nie otrzymaliśmy. Jedyną daną, jaką resort dysponuje, to taką, że w stosunku rocznym wzrosną dzięki tej operacji dochody budżetu państwa o 12 miliardów złotych. No co oznacza, że na te 12 miliardów złożymy się my wszyscy jako konsumenci, no proporcjonalnie do tego, ile dokonujemy zakupów żywności. Próbuje się tę sprawę bagatelizować, no bo mówi się, a no stawka zerowa była przejściowo ze względu na wysoką inflację, wojnę na Ukrainie, 5% to niedużo, jakoś to wytrzymamy, ale sumarycznie jeszcze raz powtórzmy, w stosunku rocznym to da 12 miliardów złotych i te 12 miliardów no muszą się złożyć wszystkie polskie rodziny, więc to jest dodatkowe obciążenie, no jednak potężne. Ja mówiąc szczerze, jako już doświadczony polityk, byłem zdumiony, że tego rodzaju decyzja zapada w sytuacji, kiedy no nie mam żadnych precyzyjnych badań, no właśnie pokazujących zarówno wpływ na inflację, jak i na dochody gospodarstw. Trzeba jeszcze tu mieć na uwadze tę rzecz, która stanie się najprawdopodobniej w połowie roku, że ten rząd odstąpi również od mrożenia cen energii elektrycznej, gazu i tak zwanego ciepła systemowego, czyli ogrzewania no generalnie w miastach tego zbiorowego. I to będzie kolejny silny impuls inflacyjny. To nie jest już związane z VAT-em, ale to jest właśnie z chronieniem wszystkich od tych podwyższonych cen. Tam jest specjalny system obowiązujący także od agresji Rosji na Ukrainę. Z tego rząd się także chce wycofać. To także będzie miało wpływ na budżety domowe jeszcze silniejszy niż ta sprawa VAT-u. I właśnie, sumarycznie, panie pośle. Sumarycznie już ostatnie zdanie spowoduje to potężne obciążenie budżetów gospodarstw domowych i wyraźny wzrost inflacji w Polsce. Panie pośle, ale czy możliwe jest, aby ta zerowa stawka VAT na żywność obowiązywała cały czas? 12 miliardów do budżetu państwa. No wie pani, to są wybory, to są polityczne wybory. No jednocześnie, jeżeli słyszymy, nie wiem, czy to wejdzie w życie, że ta branża beauty, ja nic nie mam przeciwko branży beauty,
chciałbym także wspierać jej interesy, zwłaszcza, że to z reguły są takie rodzinne, nieduże przedsiębiorstwa. Niech kobiety będą piękne, panie pośle. Ale to nie tylko dotyczy kobiet. Okazuje się, że coraz częściej z usług tej branży korzystają także mężczyźni, więc to nie jest tylko branża dla kobiet. Ale że tutaj właściciele tych firm świadczący te usługi uzyskają obniżkę stawki VAT-u z 23% na 8%, bo takie było zobowiązanie też wyborcze, no to to oznacza, że jedną ręką podnosimy ceny żywności, którą kupują wszyscy, a drugą ręką próbujemy zrobić ulgę dla firm, które świadczą tego rodzaju usługi, no powiedzmy otwartym tekstem, nie pierwszej potrzeby. Więc to pokazuje polityczne wybory tej koalicji. I chodzi o to, żeby Polacy to dostrzegli. Skoro rząd na samym początku, tuż po objęciu władzy, decyduje się na taki krok, to może jest jakaś dziura, luka budżetowa, o której my nie wiemy. To znaczy wygląda na to, że rzeczywiście dochody, wie pani, budżetowe idą słabiej niż rządzący się spodziewali. Nie mamy jeszcze danych za luty, to będzie dopiero gdzieś tam pod koniec marca. No ale wygląda na to, że jednak pieniędzy brakuje, stąd no co tu się dużo oszukiwać, dramatyczna decyzja. Ja tylko przypomnę, że za naszych rządów ta zerowa stawka obowiązywała przez 2 lata. Jeszcze rzutem na taśmę, uznając, że ci rządzący najprawdopodobniej będą się chcieli z tego wycofać. Rząd Mateusza Morawieckiego w grudniu zdecydował, że przedłuży tę zerową stawkę o 3 miesiące, no zostawiając już właśnie ten wybór przyszłym rządzącym. No i okazuje się, tego się zresztą spodziewaliśmy, że ten rząd nie chce tego już kontynuować i chce się zdecydować na uderzenie po kieszeni wszystkich konsumentów. Zwłaszcza, że wie pani, przy operacjach związanych z VAT-em, mówimy o tym 5% wzroście, z reguły producenci, handlowcy korzystają z tej okazji i ten wzrost cen jest wyższy niż 5%. Oczywiście mamy rynek, konkurencję, więc nie ulega wątpliwości, że ta konkurencja będzie powodowała, że te tendencje do podwyżek cen będą hamowane, no ale mimo wszystko 12 miliardów złotych z naszych kieszeni, no robi jednak wrażenie. Pierwsze decyzje Komisji Europejskiej faktycznie realnie odciążą rolników. Widzi pan światło w tunelu na rozwiązanie tych rolniczych protestów? Wie pani, nie za bardzo. Ta umowa dotycząca bezcłowego obrotu, dokładnie tak, będzie z Ukrainą, będzie przedłużona. Wprawdzie są tam pewne modyfikacje wprowadzające pewne limity, ale wie pani, podstawowym problemem, moim zdaniem, z mojego oglądu tych spraw, choć już polityką europejską mniej się teraz zajmuję, to jest jednak odblokowanie Morza Czarnego. Ukraina sprzedawała swoją żywność, w szczególności zboże, przez lata, bo przypomnijmy, że Ukraina od 2014 roku jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską i miała dostęp do unijnego rynku, no nie taki jak przy tym swobodnym handlu, ale jednak miała. No i wtedy nie odnotowywaliśmy żadnych tutaj nadwyżek ukraińskich towarów na polskim rynku. To wszystko szło przez Morze Czarne, było sprzedawane w Afryce, na Bliskim Wschodzie, tam ukraińscy producenci uzyskiwali korzystne ceny. No jak zostało zamknięte w związku z wojną morze, no to jedyne drogi dla Ukraińców to są drogi lądowe prowadzące przez państwa frontowe, a w szczególności ten kraj najbliższy, jakim jest Polska. No i sporo tych produktów, zamiast jechać do krajów trzecich ze względu na koszty transportu, zostaje w Polsce. Więc niezależnie, wie pani, od wszelkich ograniczeń, ten wpływ tych towarów na polski rynek, a w konsekwencji także na ceny, obniżanej cen, będzie trwał. Przepraszam, skoro chcemy zdejmować, bo teraz pewnie zapadnie decyzja zdjęcia z polskiego rynku około 5 milionów ton zboża, to będzie skup na rezerwy strategiczne, tak się spodziewam, że zostanie jednak zrealizowany, no to wymaga olbrzymich pieniędzy, paru miliardów złotych. No a jednocześnie chcemy dopuszczać dalej to ukraińskie zboże na polski rynek, no to nie wygląda to dobrze, zwłaszcza, że wie pani, my pomagaliśmy rolnikom wtedy, kiedy rządziliśmy, to cena rynkowa pszenicy to było 1100 zł, dopłacaliśmy do każdej tony 300 zł, aby ta cena była mniej więcej taka jak przed kryzysem 1400, a teraz ta cena spadła do 700 zł i żadnych dopłat nie ma.
Więc sytuacja dochodowa rolników, szczególnie tych produkujących zboża, tak zwaną zajmujących się produkcją roślinną, jest wręcz dramatyczna, ja mówiąc szczerze. Nie dziwię się, że te protesty są coraz gwałtowniejsze. Chociaż słyszymy o tych zapowiedziach dopłat rządu Donalda Tuska właśnie dla rolników, ale czy to wystarczy? Czy to rozwiąże ten problem? O żadnych dopłatach nie może być mowy, to jest absolutnie fikcja, bo na dopłaty musi się zgodzić Komisja Europejska. Ten proces pomocy publicznej, zgody na pomoc publiczną także dla rolników, on trwa. Z tego co wiem, do Komisji Europejskiej nie wpłynął żaden wniosek o pomoc publiczną. Jedyne, co ten rząd zaproponuje, najprawdopodobniej być może nawet jutro to ogłosi, to jest sprawa tego interwencyjnego skupu, a mówiąc precyzyjnie, skupu na rezerwy strategiczne, bo interwencyjny skup zarządza Komisja Europejska, a ona takiego skupu nie zarządzi. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest agresja Rosji na Ukrainę. Tak, dokładnie. Jeszcze raz powtórzę, tych problemów z produktami ukraińskimi przed wybuchem tej wojny nie było, bo Ukraina miała inne rynki zbytu, zresztą sprzedawała te towary rolne po bardzo korzystnych cenach. Sytuacja gwałtownie się pogorszyła po agresji i po zamknięciu Morza Czarnego, więc przyczyną tego stanu rzeczy jest w dużej mierze Rosja. Co więcej, jest jeszcze taki wątek rosyjski, polegający na tym, że Rosja destabilizuje światowe rynki zboża, obniżając jego cenę, dostarcza to zboże po bardzo niskich cenach, wręcz dumpingowych, pokrywając koszty transportu w całości, co powoduje obniżkę cen na giełdach. No a przecież nie mamy cen polskich na giełdach, tylko właśnie ceny europejskie, czy mówiąc precyzyjnie, nawet światowe. Panie pośle, historyczne spotkanie prezydenta, premiera i Joe Bidena za nami. Spodziewał się pan poseł czegoś więcej, czegoś konkretnego? No nie, ja myślę, że to było takie podkreślenie rangi Polski. No tutaj Stany Zjednoczone rzeczywiście, niezależnie już od tam sympatii politycznych, muszą każda administracja, czy demokratów, czy republikanów, uznać Polskę za taki filar, z którym współpracują w Europie, no bo jesteśmy kluczowym krajem, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Gdyby nie my i nasze lotnisko pod Rzeszowem, to dawno byłoby już po wojnie, Ukraina była pokonana. To jest centralny punkt, przez który przecież, co tu się dużo oszukiwać, idzie cała pomoc wojskowa i humanitarna na Ukrainę z całego świata. Więc to, że się zgodziliśmy na to, że tak to zorganizowaliśmy, to jest kluczem do sprawy. W pierwszym okresie wojny oddaliśmy Ukrainie dużą część polskiego sprzętu wojskowego. No i wreszcie przeznaczamy, jak można powiedzieć, wzorcowy kraj, nawet pod tym względem wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone, już ponad 4% wydatków na armię, co pokazuje, że nie liczymy tylko na obronę przez naszych partnerów z NATO, ale przede wszystkim chcemy odstraszać naszego wschodniego sąsiada, bo głównie o niego chodzi. To może te 12 miliardów z tego VAT-u zostanie spożytkowane właśnie na taki cel? Wie pani, no zaplanowane w tym roku są wydatki sięgające 114 miliardów w budżecie i 40 miliardów także w specjalnym funduszu finansowania sił zbrojnych, więc te 4% PKB, no to jest w granicach 160 miliardów złotych na zbrojenia, w dużej mierze na zbrojenia. To jest ogromny wysiłek całego społeczeństwa i wszyscy Polacy się na to składają. No ale mówiąc wprost, lepiej mieć dobrze liczną i dobrze uzbrojoną armię, której wielkość i stan uzbrojenia będzie odstraszał każdego potencjalnego agresora, niż wpuścić tego agresora w swoje granice i oglądać takie obrazki, jak oglądamy na Ukrainie. Panie pośle, z jednej strony spotkanie prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk z prezydentem USA Joe Bidenem, a z drugiej strony chociażby to, że wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powołuje specjalny zespół doradców i w skład tego zespołu wchodzą samorządowcy i tutaj pojawia się ludzkie pytanie, czy dzieje się coś złego, czy my o czymś nie wiemy, czy jest się czego obawiać? Wie pani, no nie ulega wątpliwości, że za naszą granicą dzieje się coś złego. My codziennie możemy to zobaczyć na ekranach telewizorów i w mediach społecznościowych. Ciągle mamy nadzieję, że Ukraina jednak tę Rosję zatrzyma, że Ukraińcy będą chcieli walczyć o swoje terytorium, choć jak widać bywa z tym różnie. Ale czy my jesteśmy bezpieczni?
Wie pani, dopóki ta wojna trwa na Ukrainie, to jesteśmy bezpieczni, bo Rosja nie rozpocznie agresji na kilku kierunkach. Zresztą sama jest wyczerpana tą wojną, ale jeżeli nie wygrałaby, nie daj Boże, na Ukrainie i zajęła cały ten kraj, no to musimy mieć świadomość, że na naszej granicy staną rosyjscy żołnierze i wtedy będziemy naprawdę zagrożeni. I na to się musimy przygotowywać pod każdym względem. O tej części militarnej mówiłem, pani wspomina tę część cywilną, obrony cywilnej, schronów. To jest, miejmy nadzieję, tylko jakaś odległa perspektywa, ale musimy być do tego gotowi, więc no nie ulega wątpliwości, że powinny być trwać prace z udziałem samorządów także i na tym polu. I ostatnie już pytanie. Wybory samorządowe tak naprawdę za pasem 7 kwietnia będą należały do Prawa i Sprawiedliwości? Wie pani, no zobaczymy, bo oczywiście my prowadzimy intensywną kampanię wyborczą. Mamy nadzieję, że no jednak tak jak to było w wyborach parlamentarnych, także te wybory wygramy. No ale te wybory będą oceniane zapewne przez pryzmat dużych miast. No a tutaj, jak doskonale wiemy, no dominatorem jest Platforma i pewnie tak będzie, choć widzimy bardzo dużo podziałów. Sądzę, że utrzymamy sporą część sejmików, teraz mamy ich 6. Zobaczymy, czy uda utrzymać się nam je wszystkie. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, bo sam uczestniczę w tej kampanii na dole, że w gminach i powiatach no, Prawo i Sprawiedliwość powiększy swój stan posiadania. Pani tu na dole, gdzie chodzi tylko i wyłącznie o sprawy lokalne, ludzie bardzo dobrze postrzegają to, co robiliśmy przez 8 lat. To było bardzo silne wsparcie dla samorządów i im biedniejszy samorząd, który o własnych siłach nie mógł sobie pozwolić od lat na inwestycje, tym więcej otrzymywał środków z budżetu państwa i to widać po stanie dróg, po wyglądzie szkół, ośrodków zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Postęp w ciągu tych 8 lat jest niesamowity wręcz, więc ludzie na dole jakby kojarzą tę rozbudowę i infrastruktury i społecznej, i technicznej z rządami Prawa i Sprawiedliwości, więc nasi kandydaci powinni uzyskać silne wsparcie. I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem w poranku 7:09. Dobrego piątku. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. 7:09. Gość poranka.